Rozmowy o psychoterapii i psychiatrii. Podcast zespołu Ośrodka Psyche Plus. Odcinek drugi, część pierwsza. Pierwsza konsultacja u psychoterapeuty. Dzień dobry, nazywam się Dominika Robak. Witam w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy o psychoterapii i psychiatrii zespołu Ośrodka Psyche Plus. Dzisiaj będę rozmawiać z doktor nauk społecznych Małgorzatą Jędrasik-Styłą, która jest psycholożką kliniczną i psychoterapeutką indywidualną i grupową, pracującą w nurcie psychoanalitycznym. Tematem naszej rozmowy będzie pierwsza konsultacja u psychoterapeuty. Chciałabym, żeby nasza dzisiejsza rozmowa być może w jakiś sposób pomogła osobom, które zdecydowały się właśnie na pierwszą konsultację i zastanawiają się, jak będzie ona wyglądać. Być może wiąże się ona z jakimś stresem, jakąś niepewnością, więc mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj rozwiać kilka takich obaw. I na początek chciałabym Cię zapytać o taką bardzo ogólną rzecz. Czy pierwsza wizyta zazwyczaj ma jakiś jeden ogólny, podobny schemat? Jak ona wygląda po przywitaniu się i wejściu do gabinetu? Dzień dobry. No to bardzo ciekawe pytanie, też ciekawy temat. Ja myślę, że tak jak każde spotkanie dwóch osób, ta pierwsza konsultacja jest wyjątkowym doświadczeniem, zawsze jest inna. Chociaż rzeczywiście są pewne ustalone elementy, które powinny się podczas tego spotkania wydarzyć. No bo ono jest przede wszystkim po to, żeby terapeuta mógł poznać pacjenta, ustalić, jaka forma pomocy jest dla niego najlepsza, a pacjent mógł zobaczyć, jak czuje się z tym konkretnym terapeutą. Jest to taki też moment na wspólne badanie zarówno motywacji do podjęcia psychoterapii, jak i różnych wątpliwości, obaw. Osoba, która poszukuje pomocy, może też usłyszeć od terapeuty, w jaki sposób ona pracuje, jak rozumie proces psychoterapii, czego się spodziewać. Tak bardzo ogólnie myśląc o tym spotkaniu, no to ono ma najczęściej formę wywiadu psychologicznego, czyli jest taką rozmową kierowaną przez terapeutę, podczas której on zadaje pytania, ale też uważnie słucha kogoś, kto przychodzi, zastanawia się nad podjęciem psychoterapii. Nie wymaga specjalnego przygotowania, chociaż w przypadku osób, które mają już jakąś historię leczenia, dobrze wziąć ze sobą wypisy ze szpitala, informacje o lekach, które przyjmują, bo no to wszystko pomoże terapeucie zbudować pełen obraz, albo przynajmniej pełniejszy obraz pacjenta w jego głowie. Podczas tej pierwszej konsultacji, a najczęściej jest to kilka spotkań, najczęściej trzy, chociaż konsultacje też mogą się przedłużyć, no to przede wszystkim terapeuta zdobywa informacje niezbędne do zdiagnozowania zaburzenia pacjenta i tym samym próbuje określić, czy sposób pracy, który on ma do zaproponowania, jest w tej sytuacji adekwatny. To ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów, którzy zmagają się z uzależnieniami albo z głębszymi problemami psychicznymi, bo być może pomoc, którą może zaoferować psychoterapeuta, nie będzie wystarczająca. Będzie w takiej sytuacji potrzebna pomoc lekarza, psychiatra, albo podczas konsultacji też psychoterapeuta może zasugerować jakąś intensywniejszą formę leczenia, na przykład szpitalną. Nie wszyscy terapeuci zajmują się też pracą z pacjentami uzależnionymi i w tej sytuacji też warto szukać konkretnego specjalistę. Ja myślę, że to też jest ważne, żeby powiedzieć, że nie ma dowodów wskazujących na to, żeby któreś z nurtów psychoterapii miało miażdżącą przewagę nad innym ogólnie w zakresie możliwości pomocy pacjentom. Natomiast w przypadku konkretnych zaburzeń tak jest. Istnieją propozycje psychoterapeutyczne, które są skierowane na leczenie konkretnych zaburzeń psychicznych. No i to też jest taka sprawa, którą z terapeutą można rozważyć podczas pierwszej konsultacji. Ja jakoś tak sobie myślałam, że ważne jest, żeby mieć w głowie, że to jest wspólna rozmowa i wspólne poszukiwanie najbardziej adekwatnej formy pomocy. Mi się pojawiło sporo myśli i rozwinięcia wątków, o których już właśnie teraz wspomniałaś, więc może jeszcze Cię dopytam o taką dość podstawową rzecz. Wspomniałaś, że warto ze sobą wziąć na przykład wypisy ze szpitali, które pomogą zbudować psychoterapeucie pełniejszy obraz pacjenta i poznać jego historię. Czy właśnie do takiej pierwszej wizyty
według Ciebie należy się przygotować w taki sposób, żeby na przykład zastanowić się nad odpowiedziami na różne pytania, albo na przykład przygotować sobie w głowie historię, jakąś taką skróconą swojego życia, albo historię dzieciństwa. Czy to według Ciebie jest istotne przed pierwszą wizytą? Ja myślę, że do pierwszego spotkania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać. Czasem rzeczywiście pacjenci to robią, czasem robią to bardzo szczegółowo. Wtedy też warto zastanowić się, czy nie wynika to przynajmniej w części z lęku przed taką swobodną rozmową, w której różne rzeczy zostaną pominięte, ale inne się wydają są ważniejsze. I czy nie stoi za tym taka chęć skontrolowania tego spotkania, bo czasem można wyjść też z poczuciem, że wszystko zostało powiedziane, ale właściwie zabrakło miejsca na rozmowę albo na uwagi terapeuty, na pytania z jego strony. I pacjent może wyjść z przeżyciem takiego zagadania tej pierwszej konsultacji. Ja myślę, że warto mieć to w głowie, że terapeuta zapyta zarówno o powód zgłoszenia związany z aktualną historią życia, z ewentualnymi objawami, o motywację do podjęcia psychoterapii, ale też o aktualną sytuację życiową i historię życia. No z mojej perspektywy nie wymaga to wcześniejszego przygotowania. Myślę, że cenna jest też otwartość na to, co się pojawi akurat w tym spotkaniu, które rzeczy wydadzą się ważniejsze, a o których można mieć poczucie, że w tym kontakcie jest trudno rozmawiać. Też myślę, że ważne jest powiedzenie też o tym, że to pierwsze spotkanie, poza tym, że pacjent jakoś siebie pokaże i usłyszy od terapeuty jego myśli na temat tego, z czym się zmaga, to też jest taki czas na rozpoznanie tego, na ile można i chce się współpracować akurat z tym psychoterapeutą. I pewnie istnieje wiele sytuacji, w których to może wydawać się trudne, ale myślę, że czasem płeć terapeuty albo jego wiek może mieć szczególne znaczenie w przypadku takich sytuacji związanych z przemocą, gdzie może być szczególnie trudno rozmawiać o doświadczeniu przemocy w relacji małżeńskiej. W przypadku kobiety z terapeutą mężczyzną ona może czuć, że wymaga to dodatkowej odwagi, czy jest dodatkowo trudny, chociaż to i tak jest trudny temat przekraczania właśnie własnych granic i intymności. Więc to też jest czas na badanie, czy ja mogę o wszystkim powiedzieć akurat temu terapeucie. Według Ciebie, tak dopytam, jaki należy sobie dać czas na stwierdzenie, czy właśnie z tym psychoterapeutą chcemy kontynuować spotkania, czy warto już po pierwszym spotkaniu decydować, że nie jest to ta osoba, ponieważ z jakichś względów trudno nam było podczas tego spotkania, czy być może warto dać sobie na przykład takie 3 pierwsze konsultacyjne wizyty? Tak, to bardzo cenna myśl. Warto dać sobie dłuższy czas niż jedna konsultacja, ale też nie warto być z tym samym. Jeśli się pojawiają takie wątpliwości, czy ja mogę o czymś mówić i jak pacjent ma jakieś konkretne przeżycia w relacji z terapeutą, które też potrafi nazwać, to warto, żeby to nazywał, bo może to być cennym wskaźnikiem na temat tego, z czym w ogóle on się zmaga w relacji z innymi osobami. Oczywiście warto pamiętać o tym, że jeśli to jest kolejny terapeuta, z którym czujemy, że nie jesteśmy w stanie nawiązać relacji terapeutycznej, to też ma znaczenie i wtedy radziłabym nie rezygnować z psychoterapii, nie szukać kogoś nowego, tylko właśnie móc otwarcie omówić tę konkretną trudność. Natomiast powinniśmy też mieć taką uważność i jakiś rodzaj radaru na zachowania terapeuty, które są niedopuszczalne. Takie związane z przekroczeniem etycznych zasad w ogóle obecnych i wyraźnych w tym zawodzie. Więc terapeuta, który przekracza granice w takim sensie, że erytyzuje ten kontakt albo jest nieuważny, niedbały, po raz kolejny przekłada spotkanie, spóźnia się. Wtedy to powinno w nas obudzić niepokój i być może to jest sytuacja, kiedy warto zrezygnować z tego kontaktu. W większości sytuacji namawiałabym do omówienia tego z terapeutą i przyjrzenia się własnym odczuwaniom. Czasem pacjenci decydują się na równoległe konsultacje u kilku specjalistów, zastanawiając się, z kim im jest najwygodniej, czy z kim chcieliby podjąć współpracę. Ja myślę, że w ogóle niezależnie od sytuacji warto móc to z terapeutą omówić, bo tak z perspektywy psychoanalitycznego myślenia to pierwsze spotkanie pokazuje sposób, w jaki ktoś tworzy relacje,
wyraźniejsze są lęki związane z kontaktem, lęki przed zaangażowaniem. I to wszystko, nie tylko treści, które pacjent mówi, ale też sposób, w jaki nawiązuje relacje, właśnie jedną czy równolegle kilka, ma znaczenie dla zrozumienia charakteru problemu, z którym się zmaga. Dziękuję bardzo. To była pierwsza część rozmowy. Będziemy ją kontynuować w drugiej części odcinka.